Grand Prix 2023. Wszyscy wiemy, że nie należy pić w ciąży alkoholu, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, jakie to może mieć naprawdę tragiczne konsekwencje. I tu widzimy jakby w działaniu, z czym zmaga się Julia, która jako dziecko była spisywana na straty w domu dziecka. Spodziewano się, że nie będzie mówiła, że nie będzie być może chodziła, że tak naprawdę nic z niej nie będzie, że powinna trafić do jakiegoś ośrodka. I wtedy zupełnie nagle spotkała Celinę, która była w domu dziecka na praktykach. I Celina już wtedy w tym niespełna dwuletnim dziecku dostrzegła jakiś taki niesamowity zapalnik. I wtedy zaczęła się gigantyczna praca, jeździła przez wiele miesięcy do domu dziecka, żeby jakoś zaktywizować maleńką Julkę. No i po czasie postanowili założyć rodzinę, stać się rodziną zastępczą. No i Julka była pierwszym dzieckiem w pieczy. Początki były bardzo trudne, ponieważ dzieci z FAS, oczywiście są różne spektra tych zaburzeń, akurat Julia reagowała na wszystko histerią, badała granice. Okazuje się, że dzieci z FAS testują te granice, na przykład chcąc rzucić się pod pędzącą karetkę, wylewać zupę na siebie. No jest to bardzo, bardzo trudne i skomplikowane, ale ta wielka praca zaowocowała tym, że Julia, mając teraz 8 lat, chodzi do szkoły, śpiewa, prowadzi w miarę normalne życie, ale cały czas musi być w terapii, bo często jest tak, że balansuje na granicy, czyli jest spokojna, ale emocje rozładowuje w taki bardzo czasami niekontrolowany sposób. No jest to opowieść także dająca nadzieję, że no nie można nikogo skreślać. To się wydaje dosyć banalne, jak się pomyśli o tym, że takie dzieci gdzieś tam żyją i są spisane przez system, bo nie mogą spotkać na przykład takich rodziców, jak takich rodziców zastępczych, jak Celina i Łukasz. No i to życie gdzieś tam przegrywają. Grand Prix 2023.